USA. Miliarder wesprze kandydata. Da 100 milionów dolarów. Bloomberg wesprze Bidena. Przeznaczy 100 milionów dolarów amerykańskich na kampanię. Miliarder Michael Bloomberg zamierza przeznaczyć 100 milionów dolarów na kampanię kandydata demokratów na prezydenta Joe Bidena. Pieniądze wydane zostaną na Florydzie, w kluczowym stanie amerykańskich wyborów prezydenckich. Bloomberg, jeden z najbogatszych Amerykanów, bez powodzenia starał się w prawyborach o nominację demokratów w tegorocznej rywalizacji o prezydenturę. W przekonaniu sympatyków demokratów nie pomogła mu rekordowa kwota ponad 900 milionów dolarów, którą wydał na swoją kampanię. Po odpadnięciu z wyścigu o Biały Dom były burmistrz Nowego Jorku deklarował, że pomoże temu politykowi, który uzyska nominację demokratów. W sierpniu oficjalnie otrzymał ją były wiceprezydent Joe Biden. Bloomberg chce pomóc pokonać Trumpa. Mike Bloomberg chce pomóc pokonać Trumpa, deklaruje doradca miliardera Kevin Hekej. Jak dodaje, fundusze pomogą demokratom w inwestowaniu mocniej w innych kluczowych stanach, w tym w Pensylwanii. O wsparciu kampanii swojego byłego wewnątrzpartyjnego rywala Bloomberg zadecydował po doniesieniach, że ubiegający się o reelekcję prezydent USA Donald Trump rozważa sięgnięcie w kampanii do swojej kieszeni. Środki na kampanię na Florydzie. Bloomberg wspomoże finansowo demokratów nie po raz pierwszy. W zeszłym roku, jak wylicza portal Tech Hill, przekazał na kampanię startujących w wyborach do parlamentu demokratów 12 milionów dolarów amerykańskich. Tym razem kwota będzie ponad 8-krotnie większa. Nieprzypadkowo środki dotyczą Florydy, jednego z najważniejszych wyborczo stanów z 20 głosami elektorskimi. To właśnie na Florydzie kampanie obu kandydatów wydadzą w tym roku najwięcej pieniędzy. Zwycięstwo w tym stanie może oznaczać sukces w całych wyborach. Przed 4 laty Trump wygrał na Florydzie z przewagą nieco ponad 100 tysięcy głosów. W 2019 roku, zrażony do Nowego Jorku, gdzie mimo płacenia wysokich podatków traktowano go gorzej niż kogokolwiek, postanowił oficjalnie przenieść się na stałe do tego ciepłego stanu, gdzie regularnie odwiedza swoją rezydencję w Mar-a-Lago.